jedziemy spod granicy rosyjskiej, jedziemy wzdłuż wybrzeża i odwiedzamy wszystkie latarnie nasze morskie. Ruszyliśmy 2 dni temu, dzisiaj jedziemy dalej, latarnia Rozewie i zmierzamy do miejscowości Stilo, gdzie będziemy przez 2 dni na 6. spotkaniu miłośników starych traktorów pod nazwą Motoros. Już 2. dzień jesteśmy gospodarzami tego wydarzenia. No piękna sprawa, super pasja, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy ich tutaj ugościć. Jedziemy traktorami, która średnia wiekowa wychodzi 60 lat. No i co? Jest to dla nas wielka przygoda. Dzisiaj przystanek w Żeliszczewie. Tak, od Żeliszczewa ruszamy, jedziemy na Rozewie i później przystanek przez 2 dni kolejne w miejscowości Stilo. Tak więc do 19 czerwca w miejscowości Stilo będzie nas można zobaczyć. Ostatnie czyszczenie. Czyszczenie, żeby wiatr po lakierze ślizgał się. Żeby nic go nie hamowało, nawet pyłki. Powiedzmy coś o tej maszynie. 50. rok, ZO25K. Pierwsza produkcja. Troszeczkę skrzynia na szybciejszą zrobiona, więc ciśnie 4 dychy, ale nie jadę tak szybko, oczywiście przepisowo. Żeliszczewo to również miejscowość, która posiada taką pasję i mieszkańcy również pasjonują się takimi traktorami. Tak, mamy jedną z największych w Polsce grup miłośników starych ciągników, Dzik Team. Bardzo przyjaźni ludzie i właśnie tutaj dzięki nim właśnie ugościliśmy kolejną grupę z Polski. Bulldogi mają to do siebie, że lubią czasami pokazywać jakieś swoje kaprysy, ale silnik stanął w takim bardzo złym momencie, że nie daliśmy go rady ruszyć kierownicą. Koleżanka nam pociągła, troszeczkę pomogła i przeszło. Na razie chyba 250 km zrobione i wszystko jest dobrze. To jest Z451 z 56 roku. Ciekawostka, kupiłem go 15 lat temu od pierwszego właściciela, a jego ojciec kupił ten traktor w 1956 roku, jak Gomułka doszedł do władzy, to podobno one były w wolnej sprzedaży przez 2 tygodnie i wtedy był kupiony przez pierwszego właściciela. Nie bez powodu zawitaliśmy w Żeliszczewie, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez lokalną społeczność, a mianowicie przez Dzik Team, którzy nas bardzo ugościli, no postawili poprzeczkę naprawdę wysoko. Teraz kolejny punkt, widzimy, jesteście przy Domu Kultury. No tak, oczywiście, no nie mogło nas zabraknąć tutaj u nich, gdzie jest ich wizytówką miejscowości, dlatego podjechaliśmy, żeby uwiecznić to.